Paweł Czapiewski. Wielkie brawa, proszę Państwa. Gwiazda naszej królowej sportu. Paweł Czapiewski, halowy mistrz Europy na 800 metrów z 2002 roku. Brązowy medalista mistrzostw świata na tym dystansie z 2001 roku. Rekordzista Polski na 800 i 1000 metrów. Nie trzeba było dzisiaj finiszować. Słyniesz z tego swojego niesamowitego finiszu, ale dzisiaj tak naprawdę miałem wrażenie, że się oglądałeś i kontrolowałeś. No tak. To jest dla mnie początek sezonu. No nie biegało mi się rewelacyjnie. Jeszcze daleko jest do optymalnej formy. No na szczęście byłem przygotowany na tyle, że mogłem na trasie utrzymać rywali, więc nie musiałem się mocno spinać na końcówce, bo miałem po prostu blisko. Ktoś z kibiców krzyknął Paweł do Londynu. Tak, tak, no i taki jest cel, taki jest plan i mam nadzieję, że muszę poprawić niepowodzenie w Pekinie, gdzie uważam, że byłem bardzo dobrze przygotowany. Przez własną głupotę tam straciłem swoją dużą szansę, więc w Londynie trzeba będzie tutaj się zrehabilitować, zrewanżować rywalom. No i jakoś jakimś miłym akcentem karierę zakończyć. Dziewięciokrotny mistrz Polski, znakomity, drodzy Państwo, zawodnik, świetny lekkoatleta. Dzisiaj najlepszy, po raz pierwszy w życiu, po raz pierwszy w swojej karierze w Mili Piaseczyńskiej. Cieszę się bardzo, że mogłem wziąć udział w tak fantastycznej imprezie, jakim jest Mila Piaseczyńska. Organizacja wzorowa. Jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zjawię się tutaj ponownie. I wielkie brawa na cześć najlepszych. Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! Duża jest różnica między Milą a Twoim koronnym dystansem? Kolosalna. To jest, ja mówię już, wszystko powyżej kilometra to już dla mnie, ja zaliczam do sportów ekstremalnych. No niestety nie mam głowy do biegania takiego powyżej 2-3 minut. No ale no, na szczęście czasami dobrze jest tak właśnie się przebiec, przemęczyć się, pocierpieć, to potem na 800 się łatwiej biega. Dziękujemy ślicznie. Planujesz może jeszcze jakieś starty w biegach ulicznych w przyszłości? No nie, no ciągle to jednak mimo wszystko będę traktował jako przerywnik, jako wprowadzenie i może coś w październiku, w listopadzie, ale to na razie jeszcze takich planów większych nie mam.